teraz czytamy i o tym opowiadamy. Nie wypominajcie nam tego, ile tygodni nie było naszego cyklu. Justyna w nowym roku się poprawi. Wystarczyły nam wasze komentarze, że gdzie jest teraz czytam, czemu nie było teraz czytam i wiadomości na fejsie i w ogóle. I obiecasz naszym widzom, że się poprawisz? Obiecam, że jej nie zabiję do następnego odcinka. Czy to was satysfakcjonuje? Ale wracamy. Jak co piątek opowiadamy o książkach, które czytamy, albo tak jak w moim przypadku właśnie przeczytałyśmy. To w moim przypadku jest tak samo, ja też właśnie zdążyłaś? No bo mamy małe książeczki, no więc tym razem książki, to są nasze pierwsze książki w nowym roku? Tak, ja zaczęłam chyba 3 jednocześnie, to skończona tak. Zainspirowana naszym wspólnym kolegą Grześkiem, postanowiłam zacząć od krótkiej książki, żeby móc się od razu pochwalić, że już coś przeczytałam. Jeden z 52. Właśnie tak. On przeczytał za naszą namową książkę Marcina Wichy, naszą książkę roku. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, a zaraz potem sięgnął po na samą książkę z naszej czołówki. Czyli Rejwach, który bardzo chwaliła Justyna. Przeczytałam rzutem na taśmę pod koniec tamtego roku. To jest, kochani, 130 chyba jeden stron, więc tak jest na spokojnie, bez wysiłku, to są takie 2 popołudnia, albo właściwie nawet jedno, jeśli się tak bardziej przysiądzie. Z tym, że są to takie bardzo nasycone, krótkie formy i ja po pierwszym popołudniu poczułam takie lekkie już zmęczenie i nie chciałam tego czytać na raz. Tak jak no, zwłaszcza, że one też emocjonalnie są dosyć ciężkie, więc... Tak, ale o czym mowa? To jest kilkadziesiąt, ale bardziej koło 20 niż 50 opowiadania z takim jednym wspólnym motywem, wspólnym tłem, a jest to problem żydowski. To są takie głosy, które opowiadają o przodkach żydowskich, o sąsiadach, o kimś, kto się dowiaduje, że jakieś związki żydowskie ma, że ktoś z jego rodziny na przykład jest antysemitą, albo że ktoś z jego rodziny właśnie chronił Żydów w czasie wojny. To jest w Holokauście, bo to też były niespodzianki dla części bohaterów. Tak, i to, w czym się świetnie sprawdza Mikołaj Grynberg, czyli autor książki Oskarżam Auschwitz, to mocne puenty. Mocne i zaskakujące. Te opowiastki mają to ze sobą wspólnego, że czytamy, wciąga nas jakaś historia, a na zakończenie jest taki twist, który sprawia, że całą tę historię widzimy w trochę innym świetle. Ja w przeciwieństwie do Justyny nie płakałam. Ale byłaś blisko na pewno. Właśnie nie. Natomiast rzeczywiście te historie są mocne, są poruszające i na pewno polecam. Mój znajomy polonista powiedział, że będzie przerabiał opowiadania Grynberga z tej książeczki zaraz po przeczytaniu Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall, bo... Twojej koleżanki. Oni nie znają tej historii i jeszcze jej nie poznają. Dobrze. Przyjdzie na to dzień. Justyna pije kawki i wino z Hanną Krall, ale dowiecie się... Jak będziecie subskrybować krótką przerwę. Ale będzie opowiadał o tej książce zaraz po książce Hanny Krall, dlatego że uważa, zresztą mam podobne przekonanie, że temat żydowski zamykamy na Holokauście w Polsce, a potem w ogóle o nim nie mówimy. Tymczasem w tej książce bardzo mocne są głosy drugiego, trzeciego pokolenia Żydów w Polsce. Jest jakieś ostatnie takie wspomnienie, to rok 68. I potem się o tym nie mówi, tak jakby tych ludzi wśród nas nie było, to przecież nieprawda. A ja? Dlatego, że my tak naprawdę nadrabiamy książki. Mam wrażenie, że w ogóle wielu z was, jak patrzymy, co piszecie na Facebookach i w innych miejscach, na Instagramie na przykład, styczeń poświęca na to, żeby nadrobić rzeczy, których nie zdążyło się przeczytać w zeszłym roku. I w ten sposób ja czytam Zgiełk Czasu. Zresztą mogliście się zorientować, bo na naszym Facebooku już pojawiały się cytaty z tej książki dotyczące na przykład Sylwestra czy Nowego Roku. Książka roku według magazynu Książki. Wiele z was ją chwaliło. Jest to historia genialnego rosyjskiego muzyka Szostakowicza, który miał to nieszczęście żyć w XX wieku, czyli w czasach dla Rosji dość mocno skomplikowanych, więc poznajemy jego młodość w czasie rewolucji, poznajemy jego perypetie muzyczne w czasach ostrych rządów Stalina. Obserwujemy jego wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, gdzie był lekko przymusem wysyłany na różne dziwne imprezy typu Kongres Pokoju i musiał opowiadać o tym, jak wspaniała jest Rosja. Tylko taki listek figowy tak, Stalina. Tak. Mało tego, jest taka niesamowita scena, kiedy on czyta
przemówienie w swoim imieniu, którego nawet nie przeczytał wcześniej. Nawet nie tyle, że się z nim nie zgadzał, bo to było oczywiste. Krytykował w nim między innymi innych znanych rosyjskich muzyków, których uwielbiał, więc musiało być to dla niego bardzo trudne. No i tak aż do lat 70. Do śmierci autora musiał się z tą Rosją mierzyć. Artysty. No tak, no właśnie tak. Autora oper na przykład i symfonii. My jesteśmy jeszcze po Sylwestrze. Tak. Który jest teraz będzie w pracy zresztą. That's me. Taki najbardziej wstrząsający dla mnie fragment to jest ten, w którym zresztą zaraz na początku książki widzimy, jak czeka z walizką przed swoją windą, bo jak przyjdą po niego służby, czyli chce, żeby nie weszły do niego do mieszkania, tylko zatrzymały go już na dole i nie niepokoiły tym samym jego żony i córki. No i ja nie czytałam wcześniej żadnej książki Balca, ale teraz na pewno sięgnę po kolejne, bo poza tym, że są nagradzane i pewnie wypadałoby w końcu poznać więcej, no to ta mnie przekonała do tego, że jest to wielki talent literacki, a jeżeli wypiszecie w komentarzach, że to nie jest jego najlepsza książka, to znaczy, że może być tylko lepiej. Także to teraz przeczytałyśmy. No i razem wzięte te książki to nawet no to nie jest pół małego życia. Małe życie jeszcze nie w tym roku chyba. Ale no, to taki dowód, że nie trzeba pisać wielkich, opasłych tomów, żeby opowiedzieć coś ważnego, dobrego. Skoro wróciłyśmy z naszym cyklem Teraz czytam, to wy musicie jak zawsze w komentarzach zostawić nam wiadomość o tym, co wy teraz czytacie, jakie macie plany weekendowe i nie tylko. No i powiedzcie nam, czy chcecie, żebyśmy dalej ten cykl prowadziły, bo jak widzicie, czasami jakoś nie możemy się do tego zebrać, więc powiedzcie nam, czy chcecie... I czy to w ogóle ma sens, bo jakby patrzymy na nasze filmy, to wiemy, że takie, które robimy tak na poważnie i coś dla was przygotowujemy, no to oglądają się wyśmienicie, a teraz czytam... Powiedziałabym, że oglądałam koneserzy naszego talentu. Tak, więc dajcie znać, napiszcie łapki w górę, subskrypcje. Mamy już 2,5 tysiąca subskrybentów. Wszystkim bardzo dziękujemy, to wy. No i prosimy o więcej. Namawiajcie wszystkich znajomych, sąsiadów. A jak jesteśmy przy więcej, to brakuje nam 30 lajków na Facebooku do 2000. Więc jak jeszcze was tam z nami nie ma, to tam też zapraszamy. Publikujemy tam nie tylko nasze filmy, tak jak tutaj, ale też nasze teksty, zdjęcia, różne behind the coś the tam. Scenes. Zwykle dziwne, ale podobno ma to swój urok. Do zobaczenia.